23 dni, 4000 km, 16 województw, ponad 80 miast. Taki jest bilans ogólnopolskiej akcji Mundur na rowerze. Sztafeta rowerowa dookoła Polski dedykowana jest Marcinowi, funkcjonariuszowi Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, który cierpi na nowotwór. W ostatnim tygodniu września sztafeta wjechała na teren Podkarpacia. Rowerzyści przejadą przez Rzeszów, Krosno, Jasło i Dębice. W wydarzeniu biorą udział również dębiccy policjanci, którzy wyruszą w trasę w najbliższy piątek o 7:30 spod Komendy Powiatowej Policji. Cześć, tu Patryk Wega, popieram akcję Mundur na rowerze. Ponad 150 funkcjonariuszy przeróżnych służb pokona 4000 km na rowerach, by wesprzeć chorego na raka kolegę Marcina. Popieram. Cześć Marcin, pozdrawia Cię Policja Brodnicka. Rozpoczynam sztafetę dla Ciebie. Pozdro. All of us need to remember that if we don't fight, well then we already know the outcome. And if we do fight, we always give ourselves a chance to stay in the game. So stay strong, my brother. My thoughts and my prayers are with you. Cześć Marcin. Nie znamy się osobiście i mimo, że dzieli nas ocean i parę tysięcy kilometrów, to chciałem Ci powiedzieć, że słyszałem o Tobie i o Twojej walce. Chcę Ci powiedzieć również, że Rodzina Niebieska wspiera Cię nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Myślimy o Tobie, trzymamy kciuki, nie poddawaj się stary, głowa do góry, pozdrowienia z Ameryki, trzymaj się. W akcji biorą udział przedstawiciele Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Krajowej Administracji Skarbowej, Żołnierzy Wojska Polskiego i Żandarmerii Wojskowej. Kolarze wyruszyli 22 września z Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Na metę dotrą 14 października w Białymstoku.